Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj w uzupełnieniu mojego ostatniego wpisu na blogu pod tytułem Moje eksperymenty energetyczno-magiczno-botaniczne Madre Loro, Dewy Roślin, rośliny o magicznym przyciąganiu, tajemnice lasu laurowego. Chciałabym również odpowiedzieć na Wasze pytania, jak ja się leczę, a także jakie książki na temat ziołolecznictwa czy z tematu uzdrawiania swojego własnego ciała mogłabym dla Was polecić. Nie ma tutaj jakichś takich ogólnych formuł, które byłyby korzystne dla każdej osoby, ponieważ każdy z nas jest inny, moi drodzy. Każdy ma inny zbiór komórek, czyli tych małych istotek, które tworzą nasze ciało materialne. Każdy z nas ma inne doświadczenia, inne emocje, inne przeżycia, ale jest troszeczkę takich rzeczy, o których wartałoby wiedzieć, o których wartałoby pamiętać, gdy coś Wam się przydarzy, coś Was w jakiś sposób wyprowadzi z tej równowagi i harmonii, to wówczas można sięgnąć do takiej sprawdzonej metody. Właściwie mogłabym na pytanie na temat leczenia odpowiedzieć słowami mojej ukochanej mamy, która jest osobą niesamowicie energiczną. W wieku 65 lat jest jak żywe srebro i jestem pewna, że przynajmniej raz tyle jeszcze będzie żyć i tak samo będzie działać jak do tej pory, która zawsze powiada tak. Nie mam czasu na to, aby chorować. Kto to wszystko za mnie zrobi? Mogłam tak odpowiedzieć, ale moje życie jest inne. Jako dziecko w dzieciństwie przeżyłam bardzo ciężką chorobę i wówczas lekarze wyprawili mnie praktycznie na drugi świat. Czyli chcieli mnie wysłać, te siły mroku chciały się mnie pozbyć, abym nie mogła tutaj pełnić mojej misji na ziemi. I wówczas tylko i wyłącznie dlatego, że siła wyższa tak bardzo nade mną czuwała, mogłam wyjść z tej ciężkiej choroby i być tutaj teraz, dzisiaj z Wami. Ale niestety ta kuracja, nazwijmy to tak w cudzysłowie, antybiotykami i wszelkimi innymi świństwami od jednego lekarza do drugiego, bardzo zniszczyła mój organizm i dlatego, mimo tego, że staram się o siebie dbać, często popadam w różne dysharmonie energetyczne. Tak samo to, że pracując często z Wami jako medium, przyciągam pewne rzeczy do siebie, bo w imię powiedzenia, że szewc w dziurawych butach chodzi, to dokładnie tak jest, że o sobie myślę zawsze na samym końcu. Dlatego ten temat myślę, że Wam się spodoba. Zaczniemy może od mojego ostatniego wpisu na blogu. Na samym początku chciałabym dodać tą formułkę, że nie jestem ani lekarzem, ani farmaceutą i wszystkie moje rady są tylko i wyłącznie moim prywatnym doświadczeniem i jeżeli chcecie je stosować, to musicie skonsultować to z lekarzem, farmaceutą. Tak to chyba jest. Również to, że osoby o bardzo jakichś takich skostniałych poglądach mogą również ucierpieć emocjonalnie i za to również nie podnoszę odpowiedzialności. Dlaczego tak jest? Ponieważ, moi drodzy, uważam, że każda roślina jest również żywą istotą. Tak jak my, jest energią i odczuwa tak jak my. Jest bardzo wiele badań naukowych na ten temat i już kilka razy o tym pisałam na moim blogu. Nazwijmy więc nasze rośliny, nazwijmy je tak, że są to istoty, które mają tak zwaną dewę przewodnią, czyli tą istotę wyższą, która jest odpowiedzialna za dany gatunek. Tak w ramach wyjaśnienia dla tych osób, które dopiero zaczynają przygodę ze mną i czasami pewne rzeczy mogą być dla nich niezrozumiałe. Ale zaczynajmy. W czasie moich wędrówek, w czasie moich podróży bardzo często spotykam niezwykłe rośliny. Rośliny, których wcześniej nie widziałam, które może tylko gdzieś przemknęły mi w jakiejś encyklopedii i często opowiadały mi one swoje historie. Nazwijmy to tak w cudzysłowie. I kilka miesięcy temu
W czasie spaceru w lesie laurowym zafascynował mnie niezwykły grzyb. Grzyb, który wyglądał troszeczkę jak algi, troszeczkę jak takie jakieś wodorosty, a rósł na drzewie. I musiałam naprawdę dosyć długo poczekać, aby ta roślina, ta dewa, zdradziła mi swoją tajemnicę. To jest grzyb, który nazywa się Lauro Basidium Lauri Madre Loro, czyli matka drzew laurowych, lub inna nazwa Exobaidium Lauri. Występuje ona na Wyspach Azorskich, na Maderze, na Wyspach Kanaryjskich, z pewnością również w innych częściach świata, gdzie występują drzewa laurowe. I gdy wówczas zobaczyłam ją po raz pierwszy, to przyciągnęła mnie jak magnes. Stanęłam pod drzewem i byłam tak zafascynowana jak naprawdę mało kiedy. Miała w sobie taką energię, taką dziwną, pozytywną energię i tak jakby mówiła do mnie: zabierz mnie ze sobą, zabierz mnie ze sobą. To było bardzo dziwne przeżycie i wierzcie mi, nawet chciałam oderwać kawałek, ale później rozmawiając z moim narzeczonym, doszłam do wniosku, że lepiej będzie tej roślince w naturze i jak nie wiemy, po co ona jest, to przecież nie będziemy jej zrywać. I zostawiliśmy ją. I wyobraźcie sobie, że dokładnie wczoraj mój przyjaciel przyniósł dla mojego partnera dwa kawałeczki właśnie tej rośliny. I uśmiechał się cały czas i mówił, to jest, my zawsze to zbieramy już od wielu, wielu lat i to jest bardzo, bardzo pozytywna roślina, z niej robimy herbatę i ona bardzo wszystko fajnie reguluje w środku. Na moje takie głębsze pytania, jak dokładnie to działa, nie był w stanie mi nic więcej powiedzieć. I zatrzymałam znowu w dłoni ten kawałeczek, którego już teraz nie mam, bo już go wypiłam. Wczoraj pisałam o tym do Was, wypiłam go, przeżyłam. I jak trzymałam ten kawałeczek w dłoni, powiedziałam do mojego partnera, mojego narzeczonego, tak, słuchaj, teraz nadszedł czas, ta roślina znowu nas znalazła i chce nam coś przekazać. Jednak w czasie tego całego zamieszania tutaj w magicznej oazie, gdzie bardzo dużo jest czasami energii obcy, gdzie bardzo różne rzeczy mają miejsce, nie miałam tej możliwości, aby się skupić i zacząć z nią komunikować, tym bardziej, że była już ona oderwana, nie była w tym naturalnym środowisku. A wówczas, gdy po raz pierwszy spotkałam ją w lesie, byłam tak zmęczona po długiej wędrówce, że również nie miałam możliwości, aby nawiązać ten kontakt, bo myślałam tylko o tym, aby się położyć i spać. Dlatego, od czego zaczęłam, to przeszukiwanie internetu. I trafiłam na kilka takich bardzo, bardzo skromnych informacji w języku portugalskim i dalej nie byłam pewna, co właściwie można z nią zrobić. Ale dzisiaj mogę Wam powiedzieć troszeczkę więcej. Udało mi się nawiązać z nią kontakt i ten kontakt jest niesamowity. Ona rozmawia z Wami jak człowiek, jakby była kompletnie człowiekiem i mówiła do Was, że potrzebujesz mnie, zjedz mnie. Potrzebujesz mnie, zjedz mnie. I dzisiaj wiem, jak ona działa i również wczoraj bardzo wiele rzeczy już dla Was napisałam. Przede wszystkim jest to grzyb, pasożyt, tak zwany pasożyt. Nie ma pasożytów, wszystko żyje i działa w symbiozie, który ma swoją nazwę matka. I jest to taka wskazówka na to, że jest przeznaczony w dużej części do kobiet. Przewspaniale reguluje całą tą energię kobiecą. Dlaczego mówię o energiach? Ponieważ uważam, że jeżeli jesteśmy zbudowani z energii, to jakakolwiek choroba
naszych komórek, czyli tych małych stworzonek, które są w środku w nas, zawsze jest dysharmonią w energii, czyli coś w tej energii jest nie tak, ale do tego przejdziemy później. Ona przewspaniale reguluje wszystko w organizmie, w energiach kobiety, a także działa antyreumatycznie, wzmacnia odporność i działa pobudzająco. Pobudzająco, tak jak kawa w tym pozytywnym znaczeniu, czyli bez skutków ubocznych. Jak wiecie, kawa ma skutki uboczne i uzależnia, a ten grzyb działa bez tych skutków ubocznych. I widzicie, kiedy ja ją pierwszy raz spotkałam, byłam bardzo zmęczona, bardzo, już naprawdę nie miałam siły, żeby się dociągnąć na miejsce. I dokładnie wtedy. A wczoraj minął drugi tydzień, w którym mój narzeczony stara się odstawić kawę i również był to dla niego takie przesłanie, że zamiast kawy spróbuj mnie, zjedz mnie. Czyli to na ten temat wszystko i za chwileczkę przejdę do drugiej części, aby nie przedłużać, bo zawsze taki krótki filmik mogę szybciej dla Was załadować. Jeszcze takie moje powiedzenie, które nasunęło mi się wczoraj, że często szukamy boskości, a ta czysta boskość jest zawsze obok nas i w nas. Ta czysta boskość jest w naturze, więc szukając Boga, znajdziemy Go w naturze.